Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Przedszkole. Pewnego jesiennego poranka Basia zapukała do domu Bartka. Pośpiesz się, Bartku, bo się spóźnimy. Bartek był już gotowy. Przyjaciele wzięli się za ręce i razem poszli do przedszkola. Mnóstwo małych dzieci bawiło się na placu zabaw. Były bardzo szczęśliwe. Była pszczoła Baltazar, motyl Matylda, chrząszcz Staś, żuk Edek, ważka Klara, świerszcz Alfonso, konik polny Laura i malutki żuk Robert. Pani Trzmiel zaprowadziła dzieci do ich klas. Małe, średnie i duże dzieci poszły do oddzielnych sal. Robert był w najmłodszej grupie. Stojąc w drzwiach, pomachał Basi i Bartkowi. Dzień zaczął się od ćwiczeń. Po śniadaniu dzieci tworzyły przepiękne obrazki z liści, które zebrały w lesie. Gdy wszyscy skończyli, pani Trzmiel zebrała wszystkich w kółeczku. Nauczyła dzieci wielu piosenek i zabaw, a one tańczyły dookoła. Później przyszedł czas na zabawę. Pani Trzmiel usiadła w bujanym fotelu i patrzyła na dzieci. Bartek i pozostali chłopcy pobiegli do skrzyni z samochodzikami i zaczęli się nimi bawić. Budowali pojazdy i tunele. Mogę się przyłączyć? Zapytała Basia. W rękach miała popsute czerwone autko. O nie, Basiu, nie możesz się bawić tym gruchotem. Powiedział jej Bartek. Zresztą autkami bawią się chłopcy, a nie dziewczyny. Basia zaczęła płakać. Chłopcy nie chcą się ze mną bawić, powiedziała Basia. Matylda, Laura i Klara szybko ją pocieszyły. Zostań z nami, my bawimy się lalkami. Dziewczynki ubrały swoje lalki w śliczne sukienki, nakarmiły je i ułożyły do snu. Ta zabawa bardzo spodobała się Basi. Nagle Bartek pokłócił się z chrabąszczem Maurycy. Ciągle przewracasz mój samochodzik, to niesprawiedliwe! Oszukujesz! Nieprawda, to ty oszukujesz! Odpowiedział Maurycy. Mam tego dosyć, nie bawię się z wami! Powiedział Bartek i odszedł od chłopców. Mogę się z wami pobawić? Zapytał Bartek Basię. Nie możesz, ta zabawa tylko dla dziewczyn, odpowiedziała Basia. Ale przyniosłem też lalkę, ma kręcone włosy, chcę się z tobą bawić. Dobrze, możesz się z nami pobawić, ale będziesz musiał mi pozwolić na zabawę autkami. Dzieci, pora umyć ręce, zawołała pani Trzmiel. A potem usiądźcie przy stołach. Pani Szczypawka podała dzieciom obiad. Gdy wszyscy skończyli jeść, Bartek i Basia zebrali talerze i szklanki. Później dzieci położyły się, a pani Trzmiel przeczytała im bajeczkę. Wszyscy w ciszy słuchali, a niektórzy szybko zasnęli. Po drzemce przyszedł czas na małą przekąskę i zabawę na dworze. Plac zabaw był niesamowity, wypełniony niezliczoną ilością zjeżdżalni i huśtawek. A na środku stał ogromny drewniany pociąg. Bartek i Maurycy szybko się pogodzili i razem huśtali. Basia pomogła Robertowi wejść na zjeżdżalnię i złapała go na dole. Robert był bardzo szczęśliwy. Dzień szybko minął i wkrótce dzieci musiały się pożegnać, ale już nie mogły się doczekać kolejnego dnia w przedszkolu. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Borówki. To był słoneczny jesienny dzień. Bartek i Basia poszli do lasu zbierać borówki.
a z nimi przyjaciele Matylda i Edek. Nazbieram najwięcej borówek, oświadczył Edek. Zobaczcie, na tym krzaku jest mnóstwo dojrzałych borówek, powiedział mały ślimak. Zbiorę je wszystkie. Ale Edek uprzedził Bartka i szybciutko zebrał największe borówki. Na tym krzaku jest mnóstwo owoców, powiedziała pozostałym Basia. Ale mały żuk znowu okazał się szybszy. Gdy Basia zbliżyła się do krzaczka, on zebrał już najładniejsze borówki. Edek, to nie fair! Nie zbieraj wszystkich borówek! Narzekała mała Biedronka. Nieco później przyjaciele doszli do strumienia. Zbudujmy most. Wiem, jak się to robi. Przenieśmy wspólnie tą wielką kłodę. Wszyscy musieli ciężko pracować, by przenieść ciężką kłodę nad strumień. Przyjaciele razem zbudowali super most. Gotowe, powiedziała Matylda. Zobaczcie, tam jest krzaczek pełen dojrzałych borówek. To był sygnał dla Edka. Dotrę tam pierwszy, te borówki są moje, krzyknął zwycięsko. Ale jednocześnie tak mocno popchnął Matyldę, że ta wpadła do strumienia. A pomocy! Nie bój się, Matyldo, złap mnie za rękę! Krzyknęła Basia i wyciągnęła rękę do dryfującego motyla. Ale prąd był zbyt silny i Matylda nie dosięgnęła ręki Basi. Bartek znalazł długi patyk. Złap go, Matyldo! Zawołał, ale i to nie przyniosło efektu. Przerażony motyl zaczął odpływać. Edek, pomóż! Musimy wyciągnąć biedną Matyldę z wody! Zawołała Basia i wyciągnęli przemoczoną Matyldę ze strumienia. O, Red, jak mi zimno! Bardzo, bardzo zimno! A moje małe skrzydełka są całkiem mokre! Proszę, weź moją bluzę. To wszystko moja wina. Bardzo cię przepraszam. To bardzo miłe, ale ty też bez bluzy się przeziębisz. Musimy zabrać dużo liści i owinąć nimi Matyldę. Bartek, Basia i Edek zebrali dużo liści łopianu i przykryli nimi dygoczącego motyla. Nadal jest mi bardzo zimno, ale moje skrzydełka nie działają. Popatrzcie, są kompletnie zniszczone. Matylda zaczęła płakać. Słońce zrobiło się przykro szlochającej Matyldy, więc zbliżyło się, by ogrzać jej skrzydełka. Wkrótce Matylda była całkiem sucha, a skrzydła działały jak nowe. Hurra! Nareszcie jestem sucha i jest mi ciepło. Dziękuję ci, słoneczko, powiedziała z uśmiechem Matylda. Bardzo cię przepraszam, Matyldo, powiedział Edek. Obiecuję, że następnym razem nie będę zbierał wszystkich borówek. Chcę, żebyś wzięła te. Dziękuję. A może się nimi podzielimy? Biegnijmy do domu upiec borówkowe ciasto. Przyjaciele poszli do domu Matyldy i natychmiast wzięli się do pracy. Pozbyli się wszystkich liści i porządnie umyli borówki. Łyżki mieszały, a patelnie hałasowały do czasu, gdy kuchnię wypełnił smakowity zapach borówkowego ciasta. Przepyszny deser wkrótce był gotowy. Staś, Baltazar i Robert dołączyli do przyjaciół. Wszyscy siedzieli przy stole i rozmawiali do późnej nocy. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Gra planszowa. To był piękny wiosenny dzień. Bartek grał z Matyldą w grę planszową. Musieli pokonać długą drogę od myszki do kawałka sera. Zwycięży ten, kto pierwszy dotrze do sera, wyjaśniła Matylda. Bartek zaczął grę. Rzucił kostką i przesunął pionka. Później przyszła kolej na Matyldę. Też rzuciła kostką i ruszyła do przodu. Wygrałem!
Zawołał mały ślimak, gdy jego pionek dotarł do sera. Dobrze, wygrałeś. Zagrajmy jeszcze raz. Bartek wygrał też drugą partię. Wygrałem, znowu jestem zwycięzcą. Zawołał z dumą mały ślimak. Zagrajmy jeszcze raz. Rozpoczęli kolejną grę. Tym razem to Matylda pierwsza dotarła do kawałka sera. Wygrałam, Bartek, to ja jestem najlepsza. Zawołała z radością Matylda. Bartek był bardzo zły. Usiadł pod sosną plecami do Matyldy, żeby nie widziała kostki. Wyrzuciłem szóstkę. Matylda powiedziała, co o tym myśli. To niesprawiedliwe. Rzucaj kostką tak, żebym ją widziała. Nie. Rzuć jeszcze raz. Tym razem wyrzucił dwójkę. Został daleko z tyłu, a Matylda wygrała. To niesprawiedliwe. Ja chcę wygrać. Oszukujesz. Ale Bartek, o to chodzi w grze planszowej. Raz wygrywasz ty, a raz ja. Nie możesz wygrywać za każdym razem. Mogę i chcę wygrywać każdą grę. Narzekał Bartek. Był tak wściekły, że porozrzucał pionki na trawie. Dobrze, skoro tak chcesz grać, rób to sam. Matylda odleciała. Będzie lepiej, jeśli zagram sam. Mruknął Bartek. Rzucił kostką i przesunął pionka. Rzucił znowu i przesunął pionka. I wygrywał raz za razem. Ale bardzo szybko gra go znudziła. Spróbował więc zagrać z misiem. Ale to nie był wymagający przeciwnik. Bartek poszedł wreszcie szukać Matyldy. Nie da się tak grać, powiedział do siebie. Odnalazł Matyldę na łące. Grała w karty z Basią, Baltazarem i Robertem. Mogę z wami zagrać? Zapytał uprzejmie Bartek. Pewnie, że tak, ale nie zawsze będziesz wygrywał, a ja nie chcę, żebyś rzucał kartami. Ostatecznie Matylda zawołała Bartka. Bartek, zagraj z nami, ale nie złość się, jeśli nie wygrasz. Obiecuję. Zgodził się Bartek i pobiegł do swoich przyjaciół. Grali w karty, aż zrobiło się ciemno. Bartek wygrał jedną grę, a Matylda drugą. Robert, Baltazar i Basia też raz wygrali. Bartek był tak szczęśliwy, że może grać z przyjaciółmi, że w ogóle się nie złościł, gdy przegrywał. Staś przelatywał nad łąką i krzyknął do przyjaciół. Zobaczcie, wystrugałem patyki. Zróbmy ognisko i upieczmy na nich jabłka. Wszystkim spodobał się ten pomysł. Dołączył do nich Edek. Wszyscy budowali ognisko, kroili jabłka i piekli je nad żarzącym się drewnem. Przyjaciele zjedli wszystkie jabłka. Bartek oddał ostatni kawałek Matyldzie. Naprawdę chciał jej powiedzieć coś miłego, ale jedynie wykrztusił... Proszę, to dla ciebie. Gdy jabłka zostały zjedzone, przyjaciele włożyli patyki w ognisko i malowali nimi obrazki na czarnym, nocnym niebie. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Wodny ślimak. Bartek, Basia, Baltazar i Matylda siedzieli na łące. Chciałbym też mieć kuzyna, kogoś z rodziny, kto mieszka daleko stąd, powiedział Bartek. Ale masz dalekiego kuzyna. Ślimak wodny to przecież też ślimak, powiedziała Matylda. Naprawdę? Bartek z radości podskoczył. Gdzie mieszka ten wodny ślimak? Nie idzie. Wydaje mi się, że wodne ślimaki nie istnieją. A właśnie, że tak. Wiem, gdzie on mieszka. Ma malutki domek przy okrągłym stawie po drugiej stronie lasu. Gadasz bzdury, powiedziała pszczoła. Chodźmy do okrągłego stawu się przekonać.
Zaniosę was tam! Zaproponował Jeszchenio. Dotrzemy na miejsce przed zmrokiem! Hurra! Ucieszył się Bartek. Wezmę pojemniki z tlenem, żebyśmy mogli zanurkować na dno stawu. Bartek, Basia, Matylda i Baltazar wskoczyli do jeżowego rydwanu i pojechali nad okrągły staw. Gdy dotarli na miejsce, zrobił się późny wieczór. Rydwan odjeżdża! Krzyknął Baltazar, ale było już za późno. Jeżowy rydwan stoczył się do wody. Dziś jest już zbyt ciemno. Prześpijmy się, a jutro rano będziecie mogli zanurkować na dno stawu. Na pewno znajdziecie tam rydwan. Henio pocieszył przyjaciół. Następnego dnia Bartek obudził się z samego rana. Zobaczcie, lilia wodna rozłożyła płatki. Ktoś stoi na liściu i macha do nas. Kim jesteś? Witajcie, jestem Ślimak Szymon. Mieszkam na dnie okrągłego stawu. Widzisz, Baltazarze, wodne ślimaki naprawdę istnieją. Mam swojego kuzyna. Ślimak Szymon nie rozumie, dlaczego Bartek był tak szczęśliwy. Ale wtedy Basia opowiedziała mu, po co przyjechali. Tak się cieszę, że cię poznałem, kuzynie, powiedział wodny ślimak. Szymon, pomożesz nam odnaleźć rydwan, który stoczył się do wody? Zapytała Matylda. Z przyjemnością! Chodźcie za mną! Odpowiedział wodny ślimak. Przyjaciele założyli kostiumy kąpielowe i zanurkowali w okrągłym stawie. Tutaj mieszkam, z dumą wyjaśnia Szymon. Przyjaciele usłyszeli straszny syk. Basia, Bartek i Baltazar i Matylda ukryli się za domkiem. Nie bójcie się, to mój przyjaciel, wodny wąż. Powiedz, nie widziałeś przypadkiem na dnie małego rydwanu? Złapcie mnie za ogon, zaprowadzę was do niego. Tam jest. Zasyczał wąż. Bartek, Basia, Matylda i Baltazar ucieszyli się. Udało się! Powiedział Henio. Z radością powitał swoich małych przyjaciół. Wybierzmy się na wycieczkę po stawie! Zasugerował Szymon. Wszyscy usiedli na liściu lilii, a Szymon zaczął wiosłować. Powinniśmy wracać, powiedziała Basia, gdy zaczęło się ściemniać. Oj, zostańmy jeszcze trochę, poprosił Bartek. Przyjedziemy tu kiedyś, zapewniła Bartka Matylda. Jeszchenio już czekał na przyjaciół. Bartek, Basia, Matylda i Baltazar pożegnali się z Szymonem i wyruszyli do domu. Następnego dnia Bartek i Basia namalowali kolorowe obrazki ze swoimi odległymi kuzynami. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Teatrzyk kukiełkowy. Pewnego słonecznego poranka Bartek mocno zapukał do drzwi Basi. Dziś występ Teatrzyku Kukiełkowego. Chodźmy powiedzieć o tym Matyldzie i Jedkowi. Bartek i Basia dotarli najpierw do domu Matyldy. Obudź się, Matyldo! Pchły przygotowują Teatrzyk Kukiełkowy. Królewnę Śnieżkę! Mali przyjaciele następnie zatrzymali się przed domkiem Edka. Edek, wybierasz się z nami na przedstawienie? Ale Edek nie otworzył drzwi. Edek, szybciej, bo się spóźnimy! Zawołał Bartek, ale odpowiedzi nadal nie było. Matylda delikatnie nacisnęła klamkę i wsunęła głowę do środka. Nadal jesteś w piżamie? Marudził Bartek. Ubieraj się i to szybko! Nigdzie nie idę. Mam pogryziony cały brzuszek, to strasznie spędzi. Szlochał Edek. Mogę zerknąć? Zapytała Basia. Nikt się nie pogryzł. To ospa wietrzna.
Mała Biedronka powiedziała swojemu choremu przyjacielowi. Nie ma się czego bać. Ja już chorowałam na ospę i cała byłam w kropkach. Polecę po doktora Sowę, powiedziała Basia. On będzie wiedział, co zrobić. Wkrótce przybył doktor Sowa i dobrze przyjrzał się Edkowi. To zdecydowanie ospa wietrzna. A ospa to choroba zakaźna. Obawiam się, że nie pójdziesz na przedstawienie. Zakaźna? Czy to znaczy, że Bartek, Basia i Matylda mogą się ode mnie zarazić? Nie martw się. Na ospę wietrzną choruje się tylko raz w życiu. Twoi przyjaciele mieli ją w zeszłym roku. Nie możesz się drapać. Będą kolejne przedstawienia Teatru Kukiełkowego, zapewnił przyjaciela Bartek. Nie martw się, wkrótce wyzdrowiejesz, uśmiechnęła się Basia. Basia, Bartek i Matylda pożegnali się z przyjacielem i szybko poszli zobaczyć teatrzyk. Przedstawienie zaczynało się już na łące. Aktorami było 5 pcheł. Wkrótce kurtyna się rozsunęła i zaczęło się przedstawienie. Przyjaciele obejrzeli przedstawienie, a po jego zakończeniu zaczęli głośno klaskać. Pchły wyszły zza sceny i ukłoniły się publiczności. Szkoda, że Edek nie mógł iść z nami, powiedziała ze smutkiem Basia. Przedstawienie na pewno by mu się spodobało. A może przygotujemy nasze dla niego? Nagle zaproponowała Basia. Basia, to świetny pomysł, powiedziała Matylda. Przyjaciele szybko zabrali się za przygotowania. Matylda narysowała krasnale, Basia królewnę Śnieżkę i księcia, a Bartek straszną królową. Następnie wycięli postacie i przykleili je do patyków. Gdy byli już gotowi, poszli do domu Edka i zapukali w okno. Mały żuk otworzył je i wyjrzał na zewnątrz. Czas zacząć przedstawienie! Ogłosił Bartek i przyjaciele zaczęli występ. Powiedział Edek. Nikt nie ma lepszych przyjaciół. Doktor Sowa wrócił 10 dni później. Wszystkie kropki na brzuszku Edka zniknęły. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Wielki pająk. Bartek, Basia, Baltazar i Matylda zbierali kolorowe liście w lesie, gdy nagle usłyszeli płacz. Słyszysz to, Bartku? Zapytała Basia. Tak, ktoś płacze w jaskini. Przyjaciele bali się, ale wchodzili coraz głębiej do ciemnej jaskini. Wtedy zobaczyli, skąd dobiegał hałas. Malutki żuk siedział i płakał. Orety, co się stało, żuczku? Dlaczego płaczesz? Zgubiłem się w tamtej ciemnej jaskini i nie umiem stąd wyjść. Jak ja znajdę drogę do mojego małego domku? Jak się nazywasz? Zapytał Bartek. Robert? Nie płacz, Robercie. Pomożemy ci wrócić do domu. Powiedziała Basia i przytuliła małego żuczka. Nagle z wnętrza jaskini dobiegł przerażający dźwięk. Nie wiadomo skąd pojawił się wielki zły pająk i zaczął krzyczeć na przyjaciół. Kto mnie obudził? I co robicie w mojej jaskini? Uciekajmy! Krzyknął Baltazar. Wszyscy zaczęli biec. Schowajmy się tutaj! Powiedziała Basia.
i wszyscy ukryli się za kamieniem. Na szczęście pająk ich nie zauważył, ale wtedy Robert zaczął płakać. I pająk znalazł kryjówkę przyjaciół. Bartek, Basia, Robert, Baltazar i Matylda biegli co sił w nogach. Ale orety! Baltazar potknął się o kamień. Wielki pająk zbliżył się do nich. Bartek wziął patyk i odważnie stanął w obronie przyjaciół. Uciekaj, wstrętny pająku! Pająk skupił uwagę na Bartku, gdy Baltazar i Matylda owinęli mu nogi kawałkiem pajęczyny. Basia zaopiekowała się malutkim żuczkiem. Mamy cię teraz! Krzyknął zwycięstko Baltazar. Pająk próbował się wyswobodzić, ale nie był w stanie. Wtedy zaczął płakać. Nie chciałem was krzywdzić. Nigdy wcześniej nikogo nie skrzywdziłem. Byłem zły, bo mnie obudziliście. Proszę, uwolnijcie mnie, a wyprowadzę was z jaskini. Obiecujesz, że nas nie skrzywdzisz? Zapytał Bartek. Tak, obiecuję. Wskoczcie mi na plecy, zaniosę was do wyjścia. Wszyscy usiedli pająkowi na plecach i wkrótce byli na zewnątrz. Musimy się pożegnać. Proszę, odwiedźcie mnie jeszcze. Dziękujemy za pomoc. Powiedziała Matylda. Robert zasnął w ramionach Basi. Co z nim zrobimy? Zastanawiała się Basia. Zbudujemy mu wózek. Zaproponował Bartek i wszyscy zabrali się do pracy. Ze skorupki kasztana zbudowali wózek. Koła zrobili z małych żołędzi. Ale gdzie on mieszka? Ja wiem, powiedziała Matylda. Mały żuczek przespał całą drogę do domu. Ojej, mój mały domek! Przywieźliście mnie. Bardzo wam dziękuję. Dobranoc, Robert. Słodkich snów. I nigdy więcej nie wchodź sam do jaskini, bo znowu się zgubisz. Powiedzieli Bartek i Basia. Potem uściskali Roberta. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Wiosenny dzień sportu. Bartek, Basia, Matylda i Baltazar siedzieli nad jeziorem i wrzucali kamyki do wody. Bartek kilka razy trafił przepływającą kłodę, co ucieszyło jego przyjaciół. Chodźcie na łąkę! Zaraz zacznie się wiosenny dzień sportu! Powiedział Staś. Leśni przyjaciele zebrali się na łące. Małe owady włożyły krótkie spodenki i ustawiły się na starcie. Wszyscy biegli najszybciej, jak potrafili. Musieli okrążyć łąkę 3 razy. To nie fair! Edek oszukiwał! Biegł na skróty! Krzyknęła Laura. Nie można oszukiwać! Zacznijmy zawody raz jeszcze, ale bez oszukiwania! Staś dobiegł 1, Laura 2, a Baltazar 3. Bartek był ostatni. Baltazar i Edek zaczęli szeptać. Jest wolny jak ślimak. Nie śmiejcie się z niego, to nie jest fajne, powiedziała rozzłoszczona Basia. Teraz czas na skok wzwyż. Kto zerwie jabłko z najwyższej gałęzi, zostanie zwycięzcą, powiedział Alfonso. Przyjaciele rozpędzili się i próbowali wskoczyć jak najwyżej. Laura zajęła 1 miejsce, Matylda była 2, a Edek 3. Bartek, choć bardzo się starał, nie mógł dosięgnąć jabłka rosnącego najniżej. Nie potrafię, po prostu nie potrafię, powiedział ze smutkiem. Nie przejmuj się, Bartek, w następnej konkurencji pójdzie ci lepiej, powiedziała Róża. Ale Bartek był zbyt zdenerwowany, żeby zacząć się turlać. Obawiał się, że rozbije swoją skorupkę.
pozostali ustawili się w kolejce i zaczęli turlać na drugi koniec łąki. Basia była najszybsza, więc wygrała. Czas na latanie! Powiedział Alfonso. Wygrywa ten, kto najszybciej doleci na czubek drzewa i złapie szyszkę. Owady od razu ruszyły. Matylda, Baltazar, Basia i Klara zaczęli się ścigać. Matylda jako pierwsza złapała szyszkę. Ja nie potrafię latać, marudził Bartek. Nie przejmuj się, Bartek. Teraz będziemy skakać na skakance. Najszybszy wygra. Uczestnicy zaczęli skakać. Ale nagle Bartek zaplątał się w skakankę i upadł na ziemię. Przyjaciele przestraszyli się i pobiegli do ślimaka. Nie bawię się w żadne głupie wyścigi. To nie dla mnie. Wracam do domu. Musimy coś wymyślić, żeby rozweselić Bartka, powiedziała Basia. Masz rację. W czym jest naprawdę dobry? Zapytała Róża. Już wiem! Krzyknęła Matylda. W rzucaniu! Wspaniały pomysł! Zgodził się Baltazar. Tylko Bartek trafił w przepływającą kłodę. Przygotowali 5 kopczyków. Pierwszy z jabłek, drugi z kasztanów, trzeci z szyszek, czwarty z orzechów, a piąty z gruszek. Basia przekonała Bartka, żeby wrócił na łąkę. Zrobimy konkurs rzucania do celu. Przyłączysz się? Zapytała Róża. Hurra! Uwielbiam rzucać do celu! Wszyscy próbowali, ale najlepszy był Bartek. Tylko jemu udało się przewrócić wszystkich 5 kopczyków. Widzisz, Bartek? Ja jestem najszybszy, Laura najwyżej skacze, Matylda najlepiej lata, a Basia się turla. Róża najszybciej skacze, a ty rzucasz najcelniej. Każdy jest dobry w czymś innym, zauważył Staś. Bartek otrzymał piękny kasztan. Alfonso napisał na nim: pierwsze miejsce w rzucaniu. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Koszmarny sen. Pewnej deszczowej nocy Bartek szykował się do snu. Umył zęby i wskoczył do łóżka. Ale wkrótce usłyszał na zewnątrz dziwny hałas. To chyba wiatr! Ale znowu usłyszał hałas. Co to może być? Nałożył kapcie i otworzył drzwi, ale nikogo nie zobaczył. Chyba mi się wydawało, powiedział i znowu wskoczył pod kołdrę. Ale ktoś znowu zapukał. Kto to? Burknął Bartek. Otworzył drzwi i wyjrzał na zewnątrz. Gąsienico, wejdź do środka. Jesteś taka mała, że cię nie zauważyłem. Co się stało? Śnił mi się koszmar. Mogę zostać u ciebie? Powiedziała gąsienica. Oczywiście, że możesz. Bartek przygotował w pudełku łóżko dla gąsienicy. Proszę bardzo, możesz spać tutaj. A czym się przykryję? Moja czapka powinna się nadać. Jest jak śpiwór. Cieszę się. A teraz idźmy spać, bo jestem bardzo zmęczony. Bartek już prawie zasnął, gdy odezwała się gąsienica. Możesz zostawić włączone światło? Boję się ciemności. Księżyc świeci dziś bardzo jasno. Nie masz się czego bać. Spróbuj zasnąć. Ale tu jest ciemno, powiedziała gąsienica. Nie jest ciemno. O, właśnie, że tak. Dobrze. Odsłonię okno, żebyś widziała księżyc. Gwiazdy też świecą, a teraz idziemy spać. Narzekał Bartek. Mały ślimak okrył się kocem i szybko zasnął. Ale zielona gąsienica znowu go obudziła. Chce mi się pić. To się napij, krzyknął Bartek. Ale nie dosięgnę do szafki. Proszę, Bartek, pomóż mi. Dziękuję.
Śpi dobrze. I tak by się stało, gdyby zielona gąsienica nie obudziła Bartka raz jeszcze. Jestem głodna. Jest za późno na jedzenie. Rano zjemy śniadanie. Ale ja jestem teraz głodna. Przez burzę nie zjadłam kolacji. Narzekała gąsienica. Dziękuję. Już nie będę ci przeszkadzać. Obiecała zielona gąsienica. Ale nie dotrzymała słowa. Bartek, nie mogę zasnąć. Boję się. Powiedziała, budząc małego ślimaka kolejny raz. Czego się boisz? Zapytał Bartek, ziewając. Nie wiem. Proszę, opowiedz mi coś, co pozwoli mi zasnąć. Dobrze, opowiem. Teraz i tak nie zasnę. Bartek zaczął opowiadać historię. Mówił o tym, jak wiatr porwał latawiec, jak znaleźli kapelusz muchomora i jak doktor Sowa wyleczył jego bolące ucho. I co stonoga dostała pod choinkę. Ale gąsienica niewiele usłyszała, bo bardzo szybko zasnęła. Bartek wreszcie mógł odpocząć. Nim się obudzili, burza minęła i wyszło słońce. Widzisz ten obrazek? Czasami i mnie śnią się koszmary. Wtedy myślę o tej wróżce. Ona przegania wszystkie złe myśli i koszmary. Narysuję dla ciebie coś, co lubisz i będziesz to mogła przykleić nad swoim łóżkiem. Jeśli poczujesz się źle, będziesz mogła na to popatrzeć, a koszmary znikną. Słonko, narysuj dla mnie słonko. Bardzo je lubię, bo zawsze się uśmiecha. Jest bardzo ładne. Dziękuję. Powiedziała gąsienica. Przyklej rysunek nad swoim łóżkiem. Powiedział Bartek. Gąsienica wzięła obrazek i z uśmiechem na ustach wróciła do domu.